Telekonferencja rezerwowana przez telefon to jedna z trzech możliwości założenia telekonferencji w systemie telekonferencyjnym Halonet. To rozwiązanie jest polecane dla osób, które chcą w danej chwili zrealizować telekonferencję, a nie mają dostępu do internetu i nie mogą jej założyć przez formularz. Opisywana telekonferencja musi być założona i zrealizowana w trakcie danego połączenia. Oznacza to, że po założeniu telekonferencji następuje automatyczne przekierowanie moderatora do pokoju telekonferencyjnego. Opuszczenie pokoju przez moderatora, rozłączenie, powoduje zakończenie danej telekonferencji. A teraz szczegóły. Żeby zarezerwować telekonferencję, zadzwoń pod numer dostępowy 22 350 0908, a po usłyszeniu komunikatu, aby utworzyć telekonferencję, proszę wybrać 2, wciśnij 2. Następnie po kolejnych komunikatach wprowadź odpowiednio 5-cyfrowy numer telekonferencji oraz PIN. Po wprowadzeniu numerów dostępowych telekonferencja zostanie utworzona, a Ty zostaniesz przekierowany do pokoju konferencyjnego. W tym momencie do pokoju mogą dołączyć kolejne osoby, które zadzwonią pod numer 22 350 0908. A po usłyszeniu komunikatu, aby dołączyć do telekonferencji, proszę wybrać 1, nacisną na klawiaturze urządzenia, z którego korzystają, 1. A następnie po kolejnych komunikatach wprowadzą wybrany przez Ciebie numer telekonferencji oraz PIN. Telekonferencja będzie realizowana do momentu opuszczenia przez Ciebie danego pokoju, czyli rozłączenia się z numerem dostępowym. Numer telekonferencji i PIN, w odróżnieniu od telekonferencji rezerwowanych przez formularz, nie są przydzielane przez system. Jest to bardzo wygodne rozwiązanie, bo możesz wcześniej z osobami, które będą uczestniczyły w telekonferencji, ustalić te numery i nie musisz dzięki temu wysyłać im żadnych powiadomień. Umawiasz się z nimi na konkretną godzinę, a oni dołączają do Ciebie po wpisaniu ustalonych numerów. Musisz jednak pamiętać o jednej kwestii. Może się zdarzyć, że w danym przedziale czasowym ktoś inny założy konferencję o identycznym numerze telekonferencji. W takiej sytuacji, jeśli on był pierwszy, Ty przy zakładaniu telekonferencji usłyszysz komunikat, że dana konferencja już istnieje i będziesz musiał wprowadzić inny numer. Żeby zminimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia takich przypadków, zablokowaliśmy możliwość wprowadzania numerów konferencji składających się z tych samych oraz wszystkich następujących po sobie cyfr. Dodatkowo zalecamy Ci ustalanie numeru telekonferencji składającego się z jak najbardziej nietypowej kombinacji 5 cyfr. W ten sposób prawdopodobieństwo, że podasz taki sam numer jak inny moderator, będzie niewielkie.